Sandra Kubicka opisała dramatyczny przebieg porodu. Sandra Kubicka kilka dni temu wraz z baronem powitała na świecie upragnionego synka. Leonard jest szcześniakiem, dlatego nadal przebywa w szpitalu. Modelka opowiedziała o szczegółach porodu. Sandra Kubicka i baron zostali rodzicami. Sandra Kubicka i Aleksander Baron są w związku od 2021 roku. Pod koniec zeszłego roku para się zaręczyła, a krótko później przekazała szczęśliwe wieści, że spodziewają się dziecka. Modelka nie ukrywała, że marzyła, by zostać mamą, ale zajście w ciążę nie było łatwe w jej przypadku. Kobieta zmagała się z zespołem policystycznych jajników. Zakochani w kwietniu tego roku przekazali, że wzięli ślub. Sandra, bardzo aktywna w mediach społecznościowych, na bieżąco relacjonowała w mediach społecznościowych przebieg swojej ciąży. Baron w miniony weekend podczas Polsat Hit Festival poinformował ze sceny Opery Leśnej, że Kubicka urodziła. Leonard Milwiw Baron jest na świecie. Zapraszam, zróbcie hałas dla dzielnej mamy i malucha, powiedział. Jakiś czas później dumni rodzice dodali post, w którym zdradzili więcej na temat synka. Leonard Milwiw Baron. 16 maja o godzinie 2:11 w nocy przyszedł na świat nasz wymarzony syn. Leoś urodził się w 33 tyk plus 6 dni ciąży. Pomimo swojego wczesnego przyjścia na świat Leoś jest turbosilnym, zdrowym i bardzo dzielnym chłopcem. Codziennie robił i robi ogromne postępy. Bardzo szybko pokazał swój charakter i siłę woli, napisali. Kubicka opowiedziała o szczegółach porodu. Syn Kubickiej i barona przyszedł na świat za wcześnie, gdyż urodził się w 33 tygodniu ciąży. Zaraz po narodzinach musiał trafić do inkubatora. Pierwsze dni dla Sandy były bardzo stresujące, gdyż musiała sobie poradzić z rozłąką z synkiem. Pielęgniarki i pani psycholog radziły, by mówiła do Leonarda, gdy ten przebywa w inkubatorze, by mu czytała i śpiewała. Początkowo modelka dziwnie czuła się w tej konkretnej sytuacji, jednak szybko się przemogła i zaczęła wprowadzać rady w życie. Żona barona wyznała, jak się czuje w ostatnich dniach. Czuję się, jakbym cokolwiek pierwszy raz mówiła do telefonu. Ale mam takie zalecenia od pani psycholog, aby spróbować żyć normalnie i wrócić do tego wszystkiego. I żeby mówić i żeby nie wypierać, bo z tamtej nocy ja niewiele pamiętam. Ale to troszeczkę tak, jakbym nie chciała pamiętać, opowiadała. W dalszej części Sandra Kubicka zdradziła, że poród był dla niej traumatycznym przeżyciem. O samym porodzie wam nie powiem nigdy i tej nocy, bo to jest dla mnie traumatyczne doświadczenie, dodała łamiącym się głosem. I ja to chyba, na pewno będę musiała przerobić u psychologa, który się zajmuje takimi tematami wcześniaków i nagłych porodów. Obecnie rozmawiam z panią psycholog ze szpitala. Sandra Kubicka doświadczyła ataków paniki. Z relacji modelki wynika, że mocno przeżyła ona przedwczesny poród i fakt, że jej synek trafił do inkubatora. Sandra Kubicka zdradziła, w jakim jest aktualnie stanie psychicznym. Kobieta doświadczyła ataków paniki.
Od momentu wyjścia ze szpitala do domu miałam 5 ataków paniki. Nawet jak zobaczyłam samochód, zaczęłam po prostu wyć, bo ostatni raz widziałam samochód, jak tam jechaliśmy i był zakrwawiony fotel, później windę pamiętam, to samo. I stałam w tej windzie i krzyczałam. To są takie flashbacki, co pamiętam. Ale muszę do normalności, bo tak jak wszyscy wypiszecie i pani psycholog mówi, syn mnie potrzebuje. Trzeba ogarnąć dom, życie, pracę i po prostu czekać, wyznała. Kubicka na sam koniec przekazała fantastyczne wieści, że jej synek Leoś z każdym dniem jest coraz silniejszy, dzięki opiece lekarzy i mamy. Leoś ogólnie jest już zdrowy. Ma już super wagę, żeby wyjść, pięknie codziennie tyje, sam oddycha. Jest takim innym chłopcem w ogóle, nawet już z ubranek wyrósł jednych, takie pućki już ma duże. Jest tylko ostatnia rzecz, że musi się nauczyć jeść.